Minęła 21:30. Jacek Tokarczyk, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na łódzkie wiadomości dnia. Nie było profesjonalnej sceny ani licznej publiczności. Artyści Teatru Muzycznego w Łodzi wystąpili za murami Piotrkowskiego Aresztu Śledczego. Przedstawienie to część ministerialnego projektu Sztuka Dostępna, który ma resocjalizować osadzonych. Katarzyna Zajda. Artyści wybrali przedstawienie zatytułowane Mur, aby pokazać, jak powinna wyglądać resocjalizacja. Spektakl opowiada o podziałach społecznych. Niektórzy osadzeni mieli okazję po raz pierwszy w życiu zobaczyć na żywo występ artystów Teatru Muzycznego. Jest to na pewno bardzo interesujące wydarzenie, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy. Wiadomo, każdy dzień tutaj jest podobny do poprzedniego i na pewno będzie to ciekawe. W Piotrkowskim Areszcie regularnie organizowane są imprezy kulturalne dla osadzonych. Mieliśmy koncerty grup rockowych, mieliśmy spektakle teatralne. No teraz udało się współpracować z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Spektakl obejrzało około 50 osadzonych.